father is calling me. What the fuck? He never called me on the phone. Here. Halo, halo, tu Telediabeł. Zgłaszam się do was z dnia meczowego. Jedziemy właśnie na zbiórkę, na autobus. Wiezie mnie Sonia. Hi, Sonia. Sonia jest półnależką, półamerykanką, więc tutaj się troszkę mu zajmuje. No i to tak zaczynamy. Jestem super podekscytowana i mam nadzieję, że nie zapomniałam wziąć ze sobą, bo przede mną 5 godzin drogi i z powrotem też. Bez prawie żadnej postoju. Zbiórka jest o 9.45, o 10.00 autobus odjeżdża i musimy być naprawdę punktualnie, bo tutaj powiedzieli nam, że oni naprawdę odjeżdżają o 10.00, czy ktoś w nim jest, czy nie. I zdarzało im się odjechać bez zawodników i nawet bez trenerów. Także no, trzeba się pośpieszyć. Tam po środku niczego. Trochę wieje. Mamy jeszcze 15 minut do odjazdu autobusu. No. I zapomniałam dodać, że gramy w Detroit. Z Detroit Dark Angels i je rozjedziemy, bo to druga dywizja, więc zapowiada się fajna zabawa. Flying at an altitude of only 4 feet above the pavement, that's 4 feet above the pavement. Any increase in altitude is your own responsibility. We do have waste baskets in the back and the front. There are 110 outlets under some of the seats, not all of the seats. They will be on the pillar between the two seats. Właśnie mamy postój na papu i myślałam, że jest tylko Burger King, ale na szczęście było też coś zdrowego. Także mam kanapkę, jakąś wege i latte na mleku Milo. Jesteśmy jakoś w połowie drogi i przypominam, że do Detroit siedzi się 5 godzin. Super. Detroit. Zostały 2 godziny do meczu. Rzeczywiście tu za bardzo nic nie ma. W sensie w Detroit. Psy dupami szczekają generalnie. I mamy piękną pogodę na futbol. W zeszłym roku padało. Padał śnieg tutaj. Więc byłam trochę przerażona, bo offense gra bez rękawów. Ale jest pięknie. Będzie super. Na razie siedzimy, czekamy. Słuchamy muzyki. Dzisiaj gramy w wyjazdowych jerseykach, białe, piękne. No, ja mam piękne różowe korki. No, tak. Także będzie super. Znaczy, mam nadzieję, że dostanę dużo playtime'u. No, i życzę mi powodzenia. Meczu.
Wczoraj wygrałyśmy 84-0, także był niezły wpierdol. Ups, miałam tak nie mówić brzydkich słów już. Tutaj mam jeszcze trochę bałagan pomeczowy. No i nie miałam naprawdę siły nagrywać od razu po meczu niczego, bo było ciemno poza tym. Ale byłam zmęczona i miałam wszystkiego dość. Dzisiaj wstałam dopiero około południa, ponieważ wróciłyśmy około 2 w nocy. No tak jak mówiłam, z Detroit to jest 5 godzin jazdy, w drodze powrotnej żadnych postojów. Na szczęście toaleta w autobusie działała i była w porządku. Też wczoraj jakoś nie bardzo po meczu miałam ochotę cokolwiek nagrywać, bo byłam jakoś tak średnio zadowolona ze swojej gry. Ale ja też mam to do siebie, że chyba nigdy nie jestem tak, że wow, super, zajebiście, wow, ale ekstra mi poszło. Najlepszy mecz życia. Tylko zwykle jestem bardzo niezadowolona ze wszystkiego i po prostu jestem bardzo surowa dla siebie. I dalej jakoś tak średnio oceniam swój występ wczoraj. Ale no też byłam w słabej formie, bo tydzień leżenia w łóżku przez chorobę to jest, no, nie pomaga. Zresztą słychać, że dalej mówię przez nos. No i co, ale zostaje mi tylko trenować. Do następnego meczu mam 2 tygodnie. I myślę, że w tym czasie uda mi się dużo lepiej wszystko zrobić i w ogóle. Zagrałam całkiem nieźle mimo wszystko. Znaczy no, od trenerów dostałam dużo pochwał. A dzisiaj jest bardzo cieplutko. Jill mnie zabrała na swój baby shower. Także przynajmniej się podniosłam o ludzkiej godzinie z łóżka. A jeszcze było strasznie fajne było to, że kurczę, mogłam w końcu zagrać na prawdziwym boisku do futbolu amerykańskiego. I przy sztucznym oświetleniu też było super grać. Trochę jak można było się poczuć jak Friday Night Lights. A po meczu też było fajnie, bo po meczu czekał na nas w autokarze stos pudełek z pizzą. I do tego wielki kuler z nieskończoną ilością piwa chyba tam w środku, bo ciągle mi ktoś się podawał i ono się nie kończyło. Także no całkiem fajnie w tej Ameryce mają. No, za 2 tygodnie kolejny mecz, tym razem z Indie Crush. Zatem kończę, ponieważ już zachodzi słońce, jest coraz gorsze światło. I zapraszam Was jak zwykle do śledzenia na mediach społecznościowych. Snapchat, tam się najfajniejsze rzeczy dzieją. Poza tym Facebook, Instagram i zapraszam do subskrypcji, będzie mi bardzo miło, bo tak. Pozdrawiam Was z ciepłego tym razem Chicago, Aleksandra Harpaga-Łukasiewicz.